Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego odnosi się to słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarancza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i zaduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mam za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, druga niedziela Adwentu. Można powiedzieć takie zestawienie pewnej postawy. Jesteśmy Żydami. Wszystko nam się należy, dlatego że jesteśmy narodem wybranym. Można by było taką postawę inaczej powiedzieć. Jesteśmy Polakami, narodem szczególnie wybranym przez Pana Boga, tak nam się przynajmniej wydaje, i dlatego mamy szczególne posłannictwo. My możemy więcej. Można powiedzieć, jesteśmy ludźmi zaangażowanymi jakoś w Kościół, czy przez harcerstwo, przez wojowników Maryi, w inne jakieś duszpasterstwo, i powiemy: my już to wszystko wiemy. My już to mamy wszystko klepane. To już jest wszystko dla nas proste. Co tam dla nas za święta? My to wszystko już rozumiemy, co po kolei i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Jezus przychodzi i otwiera świat na pogan. Zbawienie na pogan. Żydzi tak bardzo czekali na Mesjasza, że chcieli tego Mesjasza mieć na niego monopol. Przyjdzie zbawić tylko Żydów, no bo kogo ma zbawiać? Skoro my jesteśmy narodem wybranym, to przychodzi do nas. I kiedy Jezus wielokrotnie mówi Żydom, podaje przykłady pobożnych pogan, Samarytan, pogan, to wszyscy pobożni Żydzi aż się wściekają. No jak to? Czemu nie daje nas za wzór? Tylko jakiś tam pogan, którzy tam nawet nie rozróżniają prawdziwego Boga. Jezus jest Bogiem wszystkich. Jezus powiedział: komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Fakt, że jesteśmy w harcerstwie, fakt, że jesteśmy w wojownikach Maryi, fakt, że jesteśmy w rodzinach chrześcijańskich, to od nas więcej wymagać będą. Więcej nam dano. Czasami się zastanawiamy, czy tamta religia, czy tamci wyznawcy będą zbawieni, czy nie, jak będą zbawieni, czy w ogóle osiągną niebo. Na jedno dobrze, że się martwimy o innych ludzi. Ale ja bym bardziej martwił się o nas, którzy żeśmy wszystko dostali, co jest możliwe. Słowo Boże, sakramenty, wspólnotę Kościoła,
Boga, który jest prawdziwy, objawia swoje prawdziwe oblicze w Jezusie. I można powiedzieć, co żeście z tym zrobili? Co żeśmy z tym zrobili? Można przyjąć to jako pewną oczywistość. Papież Benedykt XVI, jeszcze nie będąc papieżem oczywiście, będąc profesorem teologii, kiedy dostał propozycję pracy na Uniwersytecie w Bonn, takie prestiżowe stanowisko, trzeba było wygłosić pewien referat. I tam on daje jako tytuł tego referatu Neopoganie i Kościół. I mówi, że, parafrazuję teraz, że przez wiele lat, przez wiele wieków wiara stała się w pakiecie. To nie pierwsze 3-4 wieki w chrześcijaństwie, że kiedy człowiek chciał wejść do chrześcijaństwa, to się musiał 3 razy zastanowić, czy warto. No bo przecież w Cesarstwie Rzymskim było prześladowanie chrześcijan. Można było stracić życie. Ja przypomnę, że wielu z nas pandemia, ja ją nazywam covidoza, wygoniła z kościoła. Już nie mówiąc o tym, że byli księża, którzy wyganiali, to już inna sprawa. A co dopiero, gdyby była kwestia śmierci? Ilu z nas by do kościoła przyszło? Też nie wiem, czym przyszedł, żeby było jasne. Łatwo mówić, dopóki się nie staje wobec tej przeszkody. To skoro wtedy trzeba się było zastanowić 5 razy, czy wejść do kościoła, to ta wiara była wyborem. Miała jakieś znaczenie. Miała jakąś wartość. Z czasem wiara przestała być wyborem. Przynosi się dziecko do chrztu, dziecko leży w tym beciku, już teraz bez becików się chciele, leżał kiedyś w beciku, nic nie miał do gadania, wzięli, ochrzcili, później do komunii posłali, po to, żeby miłość dostał dużo prezentów i później się targowali w szkole, kto dostał więcej, kto dostał co. Później już z wielkim problemem bierzmowanie, bo po co, na co, dlaczego. Później życie na kociołapę, bo po co brać ślub kościelny, skoro i tak się kochamy, i tak się dogadujemy, i tak dalej, i tak dalej. Wiara przestała być wyborem. I papież Benedykt XVI, wtedy jeszcze ksiądz Józef Ratzinger, mówi, Kościół będzie musiał wrócić z powrotem do tego, gdzie się wybiera. I dlatego z jednej strony przeżywamy jakoś, ja przynajmniej przeżywam, że coś teraz się dzieje z młodymi ludźmi. Całe pokolenie ucieka. Całe pokolenie ludzi, które nie ma nic wspólnego z Kościołem. Nawet nie czuje potrzeb duchowych. Chociaż wychowane jest w rodzinie, gdzie rodzice byli w harcerstwie, w łazie, nie wiadomo gdzie tam jeszcze. Wypłaszczają się ludzie całkowicie. Więc kwestia pewnie jeszcze 10-20 lat Kościoły będą puste albo będą pustawe. Ale z drugiej strony te wszystkie sytuacje, które się teraz toczą, choćby te wrzeszczące pioruny na drodze, to jest przynajmniej taki moment, że człowiek się wreszcie zastanowi, po której jest stronie. Czy chce Boga, czy nie chce Boga. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z was w szkole się nie przyznają do tego, że są wierzącymi, że chodzą do kościoła. Może niektórzy się wstydzą, że są w harcerstwie. Bo może być hejt. Może być obśmianie, może być wytykanie palcami. Wszyscy idą na imprezę w piątek, to i harcerki, i harcerzy idą. Grilli w piątek, kiełbacha, gębę czy trzęsie, a czemu by nie? Co powiedzą, jak ja nie zjem kiełbasy w piątek, że dziwak? Znam przypadki, że impreza szkolna i harcerz i harcerka piwo pili. No bo przecież co sobie klasa o mnie pomyśli? Że ja taki święty, świętoszek? No to ja się pytam, czy to jest wybór? Tak samo jest w chrześcijaństwie. To ma być wybór. Wybór tego, co jest dla mnie ważne. Wasi rodzice, czy wojownicy Maryi, czy nie, codziennie mają możliwość wyboru, czy są za Chrystusem, czy przeciw. Czasami to są rzeczy takie misteryjne, delikatne, półsłówka, niedopowiedzenia. Za kim jesteś? I teraz wiara ma być wyborem. Ma być wyborem. Przychodzą do Jana Chrzciciela saduceusze, faryzeusze, pewni swojego. Przecież my jesteśmy synami Abrahama. No halo,
My się mamy nawracać? Niech ten motłoch się nawraca. My jesteśmy Żydami, synami Abrahama. A Jan mówi do nich, jak Pan Bóg zechce, to z tych kamieni skrzesi sobie synów Abrahama. Postępujcie jak dzieci Abrahama. Co z tego, że ja mogę się deklarować, że jestem katolikiem, chrześcijaninem, wierzącym, harcerzem, harcerką, wojownikiem Maryi, księdzem? Co z tego? Z samego faktu tego, że tym jestem, nie znaczy, że od razu mam Pana Boga w pakiecie. I właśnie czas Adwentu, to jak wskazuje święty Jan, to jest czas pokazywania owoców. No to pokaż, w jaki sposób żyjesz. To pokaż swoją wiarę. Pokaż swoje wybory, swoje decyzje. No bo po tym będzie można poznać, czy jesteś, czy nie. Nie po deklaracjach. Nie po deklaracjach. Deklarować można wspaniałe rzeczy. Już za długo pracuję z młodzieżą, żeby wierzyć im na słowo. W deklaracjach, Boże, drużyna roku, jedna, druga, piąta. Pokaż życie. Pokaż życie. Mam 30 duchów. Pokaż, pokaż życie. Zapraszam w sobotę na zbiórkę o godzinie 9. My teraz jesteśmy elitą. Nie ma co iść na ilość, to ja. Tak. To mi się podoba. Teraz jesteśmy elitą. Nie idziemy na ilość, tylko na jakość. No tak masz 30 chłopa, a jakość to jest tylko 4, to u kurczę, to niezła drużyna zuchowa będzie. Marcin, nie wygrasz, nie próbuj. Pomszy. Pogadamy. Słuchajcie, świat od nas oczekuje, żebyśmy nie tylko deklarowali. Tak jak właśnie ci Żydzi, którzy przyszli do Jana. Oni byli pewni, że są wspaniali, że są cudowni. Nic im nie można zarzucić. Tak jak ostatnio z karcerzami. Jak mi Szymon opowiada, co oni nie zrobili. Mieliśmy zrobić to, 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 to. No super. No, jestem zadowolony. Dopóki nie przeszedłem się po podwórku. Święty Jan mówi, już siekiera przyłożona. A tam siekiera cały tydzień leży koło pieńka. Drzewo narozwalane. O kurczę, myślę, a ja kaut się zwróciłem. Bez sensu. Deklaracja. Deklaracja. A święty Jan Chrzciciel mówi, pokaż owoc. Pokaż to. Pokaż to w życiu. Pokaż to w życiu. I jeszcze jedna rzecz ostatnia. Nie chodzi tylko o same owoce, bo są ludzie, którzy robią wiele dobrych rzeczy. Ale tu chodzi jeszcze o to, żeby człowiekowi zmienić głowę. Zmienić głowę. Zmienić głowę. Prawdopodobieństwo, że przegramy dzisiaj z Francją, jest bardzo duże. Mówi do Szymona, po co oglądać ten mecz, skoro i tak przegramy? Ale proszę księdza, inaczej przyjdzie nas tylko ze 3. Ja się poświęcę, mówię, słucham? Słucham? Ja się poświęcę, że przyjdę na mszę? Myślę, Boż. Tak. Tak, tak, wiem o tym. To jakby miała być godzina W, wybuch Powstania Warszawskiego, tutaj Międzyrzeckiego, ale drużyna by powiedziała, przepraszam bardzo, jest mecz teraz. Panowie Niemcy, niech poczekają 2 godziny. Masz rację, to nie ma porównania, bo ze mszą świętą się nic nie równa. Zmienić myślenie. To, co udało się światu, świat zmienił nam myślenie. Ja tak oczywiście tam się z wami droczę z tym meczem. To można było przesunąć dobrze i wilk syty i owca cała. Mi zależy na tym, powiedziałem Szymonowi, mi zależy, żeby były te msze,
bo są ludzie, którzy wcale na mszę nie chodzą. Cały miesiąc. Msza Święta Karcelska jest jedną z okazji. Oczywiście to nie spowoduje, że może zawsze będą chodzić, ale jest okazja, moment się spotkania przy ołtarzu. Szalenie jest to ważne. Jest moment tworzenia wspólnoty. Możemy coś planować, coś mówić, także z rodzicami. Świat zmienił nam myślenie. Idąc do tej obrazu, tego meczu, czy tego, czy każdego innego, zobaczcie, że futbol stał się religią. Macie swoich bożyszcze, bożków. Ostatnio dostałem sam od jakiegoś ucznia świętego Wojciecha Szczęsnego. Tylko dlatego, że obronił karnego od Messiego. Już jest święty. Tyle wystarczy. Na ten moment starczy. Za chwilę ten sam gość, jak puści dwie gały, to ci sami co chwilę byli dla nich był bożkiem, za chwilę ci będą kląć na niego. Tak na bożka można zrobić. Sami go ustanawiają, sami go znoszą. Specjalne rytuały, specjalne tańce, specjalne ubrania. Są tacy kibice, którzy jak religię traktują. Świat zmienia głowę. To jest piłka, ale to samo się dzieje, nie wiem, z modą. To samo się dzieje, nie wiem, z pracą, z urzędem. Świat zmienia głowę. I w nawróceniu chodzi o zmianę głowy. Metanoia. Drugi umysł. Zmienić umysł. Czyli po pierwsze, to co powiedzieliśmy. Wybór owoców. A z drugiej strony to, że zmieniamy głowę. Zmieniamy sposób myślenia. Zaczynamy inaczej myśleć. I chrześcijaństwo będzie wtedy wygrywało, kiedy zaczniemy inaczej myśleć. Może już ostatnie zdanie, już miało tam być ostatnie, ten będzie ostatni. To, co spowodowało, że chrześcijaństwo zawojowało cesarstwo rzymskie, już o tym mówiłem chyba, to to, że oni zaczęli inaczej myśleć. Dopóki religia była pogańska, mogłeś wejść do świątyni, masz swoje obozie, połóż jej ofiarkę, zapal kadzidełko, połóż kwiatki, nie ma problemu. Zostaw to tak. A chrześcijanie powiedzieli, nie, tak nie będziemy robić. Bo kiedy wychodzicie z tej swojej świątyni, ta bozia dalej tam zostaje. Nie ma nic do gadania. Nasz Bóg ma do gadania w moim życiu. Kiedy stąd wychodzę, On dalej gada. On dalej ma rację. Zaczęli żyć tym, co wierzyli. I to było niebezpieczne. To rozwaliło cały porządek moralny cesarstwa, które było już przygnite tym róbta, co chceta. Czas pokaże, co będzie z tą Polską. Czas pokaże, co będzie z Kościołem. Czy damy radę zmieniać nasze myślenie, zmieniać nasze usposobienie, czy też popłyniemy z tym światem. I czasami mówimy, jak to jest możliwe? Ten człowiek był w harcerstwie. Ta dziewczyna była w harcerstwie, ten chłopak był w harcerstwie. Jak to jest możliwe? Jak oni dzisiaj żyją? Tyle wysłuchali katechez, tyle konferencji, tyle mszy, tyle wszystkiego. Bo na zewnątrz były uczynki, ale głowa za tym nie nadążała. Właśnie. Do roboty. Amen.